Witam w kolejnym filmiku. Drugą widzką, która wybrała szczególnie lubiany owoc, była Judyta. Wybrała Judyta malinę oraz gruszkę, nie pamiętam w jakiej kolejności. Zacznę od gruszki, czyli moje propozycje intrygujących, ciekawych gruszek. Od razu powiem, że w filmiku również wykorzystam flakoniki. Będą to dokładnie 3 flakony. Oj, tu mi coś przeskakuje. Wskazałabym taką bardziej rześką, bardziej świeżą, na pewno nieosłodzoną Petit Chéri. Chyba tak. Ani Goutal, to już na pewno. O, U jak U, czyli Goutal. Przykład takiej właśnie świeżej gruszki, dlatego że gruszka przeważnie dosyć osłodzona w perfumach jest, a i też raczej w naturze, w życiu też jest raczej dosyć słodkim, często wręcz takim lepko-słodkim. Taki właśnie wręcz ten sok z gruszki jest lepki i mocno osłodzony. Fenomenalną propozycją jest zjawiskowa, szyprowa gruszka Panam Panam Jean Poteau. Powiem szczerze, zjawiskowy zapach, jak gdzieś jeszcze mam zapas tego zapachu w postaci próbek. Świetna propozycja. W ogóle, jeżeli chodzi o te nuty wybrane, czyli dwie pierwsze osoby, które szybko odpowiedziały na owoc. Potem je zrobimy jeszcze z innym motywem, na przykład dam ulubiony kwiat i też dwie pierwsze osoby jakby zostaną wybrane do realizacji filmiku pod tym kątem, pod kątem wybranej nuty. Raczej skłaniam się, żeby to podawanie było jednej nuty. Tutaj akurat po prostu zawrę w jednym filmiku i gruszkę, i malinę. Do tej pory wybrane. Powiem tak, figę wybrała Agnieszka. Figę nagrałam. Agnieszka była pierwsza. U mnie z figą jest tak różnie. Mam swoich ulubieńców typu Tosinedie, smacone, które są perełkowe, ale generalnie u mnie z figą jest różnie. Natomiast z gruszką przedstawiam tutaj propozycje, które uwielbiam, jeżeli chodzi o gruszkę. Zaraz też pokażę flakon cudnej gruszki, którą po prostu uwielbiam. Jeżeli chodzi o ten zapach, to strasznie chciałabym mieć flakon, ale to po prostu jest wręcz nierealne, ale mam na szczęście już troszeczkę w tych próbkach. Piękny zapach takich zjawiskowych, szyprowych owoców. Mało jest tak wybitnych, owocowych szyprów. Tutaj w ogóle mamy perfumiarza i już wiem, że muszę poszukać, co on jeszcze stworzył. W ogóle ten zapach już ponad 20 lat. O ile coś z nim nie kombinowali, nie zmieniali, to w ogóle piękne nuty, też kwiat lipy, to bezkwiatą, może niekoniecznie moje klimaty. Jest mech, to właśnie tutaj daje efekt szypru. W ogóle jakie nuty mogą powodować szyprować? No często mech, paczula też, zresztą nawet Bertrand Duchaffour zrobił w ogóle paczulowy szypr. Właśnie też twierdząc, że właśnie paczula jest takim mocnym elementem, jeżeli chodzi o szyprowość. Szyprowość to przede wszystkim wydźwięk zapachu. Po prostu jeżeli poznajemy szypry, jeżeli znamy ich bardzo dużo, to już te takie niuanse szyprowe są dla nas zauważalne. Szypry są oczywiście różne, są i takie klasyczne, i słodsze, i zielone, i bardziej ostre, i gorzkie, i cierpkie, i kwiatowe, i z owocami suszonymi, i z owocami, różne. Ja powiem szczerze, mam szypry, które lubię i mam szypry, których nosić nie mogę, chociaż powiem szczerze, na przykład tak bardziej doświadczeniowo, właśnie obserwacja rozwoju na nadgarstku i tak dalej, prędzej. Nie wiem, czy słychać tle, będzie słychać prysznic, nie prysznic i tak dalej. Akurat wykorzystuję czas, że Darek jest w łazience. Gruszkę na słodko wskażę fenomenalną z Burberry Brit, woda perfumowana. Jest ciasto gruszkowe z taką tą migdałową, fiście brytyjskim stylu. Przykład zapachu słodkiego, ale bardzo intrygującego, bardzo charakterystycznego. Jest to dzieło wybitne, jeżeli chodzi o markę, jak również o brytyjskość, taką brytyjskość właśnie faktycznie zawartą w perfumach i równocześnie takie motywy dosyć jadalne. Bardzo ciekawy, o świetnych parametrach, jest zdecydowanie jestem fanką wody perfumowanej. Woda toaletowa wypadła słabo, nijako. Limitowanka rabarbarowa, ciasto rabarbarowe Red. Miałam kiedyś flakon. Znam inne ciekawsze rabarbary. Również rabarbary w wydaniu słodkim. Pewien zapach bokleta, Woodstock. Wbrew nutom, na mnie jest to efekt ciasta rabarbarowego, ale takiego właśnie jakościowego. A to jest ta fenomenalna gruszkowa perełka, którą uwielbiam. Jest to Miller Harris marka niszowa, jest to Cœur de Jardin, czyli serce ogrodu. Serce ogrodu dla mnie bardziej taka kwiatowość, ale tutaj jest bardziej wydźwięk owocowy. Jest to też dosyć, bym powiedziała, taka dosyć szyprowa gruszka, ale nie tak szyprowa jak w Panam. Piękny zapach, bardzo kobiecy, taka wręcz owocowość charakterystyczna z
z takim charyzmatycznością, jednocześnie taką trochę nawet zadziornością i wyrazistością i wieczorowością. I przechodzimy do malin. Ja malin mam więcej w swojej kolekcji. Wziąłem tutaj do zilustrowania dwie. Zapach marki z Givenchy oraz z Bizumin Soir en Soleil. Tą Soleil już kiedyś sprawdzałam. Jeżeli chodzi o ten zapach, nazwę tutaj z Givenchy, to jest to wersja de toilette. Wolę od de toilette niż wodę perfumowaną. To jest akurat trochę późniejszy rocznik. Miałam też te wcześniejsze i zdecydowanie te wcześniejsze są lepsze. To już nie chodzi o parametry, one są wszystkie generalnie mocne, ale jakby były wersje bardziej malinowe, były też takie wersje, których jakby częściej dochodził pieprz do głosu. To jest w ogóle zjawiskowy zapach maliny, bardzo kobiecej, wieczorowej, z szarą ambrą, z pieprzem, bardzo intrygujący, charakterystyczny, niezwykle komplementowanej. To jest perełka ogromna mainstreamu. Faktycznie miałam okres już, że nosiłam ten zapach bardzo często i był ogromnie zauważalny. W ogóle zaczęło się wszystko od pewnego dekantu, dawno, dawno temu, kiedy ja lubiłam kompletnie inne, w sensie tylko lżejsze klimaty. Od wszelkich innych mocnych mi bolała głowa, niedobrze mi było, nudności. Wszystko się generalnie zmienia, człowiek po prostu doświadcza coraz nowych rzeczy i po prostu, już nie chcę myśleć, że odparnia się, ale generalnie jakby jest bardziej też otwarty, ale też przede wszystkim ten organizm inaczej reaguje, jakby jeżeli ciągle potem ma do czynienia z czymś mocniejszym, już jakby nie reaguje takim czymś właśnie, że jakiś tam ból głowy, czy coś takiego, czy jakieś nudności. I zaczęło się właśnie od tego dekantu, wcześniejszej właśnie wersji właśnie malinowego. I tu będzie się wymawiał w zasadzie chyba pierwsze słowo bardziej może z angielskiego, hot, ewentualnie może być, i to jest taka zabawa tematem, takie trochę, że to słówko też jest w sumie francuskim, tylko że po prostu tak brzmieniowo, jako hot. Natomiast ta druga wersja, to początek mamy ku, bo to jest ou, a potem jest to takie u francuskie, tak jak jest lune, czyli takie bardziej od, ku, tur, takie bardziej i u, takie ku, tur, tak jak jest lune, czyli te takie bardziej i u niż u i. I powiem szczerze, to jest w ogóle zapach niezwykle charyzmatyczny. Przykład owoców niezwykle wieczorowych, bardzo intrygujących. I nawet jeżeli się pojawiają takie dni, że już jakby ta malinowa się z mniejszym ujęciu, te inne te przeważają, warto zapach odstawić, jak to robiłam, i później wrócić i właśnie więcej tej malinowej się znowu się pojawiało. Bizumin jest to zapach, który mnie zachwycił z tej marki, jak byliśmy nad morzem i właśnie odwiedziłam perfumerię Styl. Skończyło się flakonikiem i muszę powiedzieć, że ten zapach to jest taka przepiękna, szlachetnie migdałowa, pudrowa mgiełka z malinami. Taki efekt troszeczkę takiego ciasta malinowego, ale w tak niezwykle szlachetnym ujęciu. Na przykład właśnie szlachetnego gourmand. Tu mamy na przykład jedną z tych wcześniejszych wersji, jeżeli chodzi o od Couture. Tu z kolei mamy przykład malinowości dla mnie nieudanej, takiej dosyć w stylu takiego infantylnej malinowości, takiej dosyć nastolatkowej, taka bardziej guma mamba malinowa. O tym zapachu już niejednokrotnie wspominałam, w tym zapachu wyczuwamy różne niuanse, ale również na mnie pojawiają się takie bardziej wytrawne maliny. Taka bardziej wytrawna wersja takiej malinowości, jaka jest w tym zapachu Rips Rubrin, chyba tak. Generalnie marka zniknęła całkowicie z rynku. To jest bardzo, to była niszowa marka, która już teraz po prostu jest totalnie niszowa. Tu i w nazwie, i w nutach mamy właśnie tą łacińską czerwoną porzeczkę, natomiast na mnie to jest bardziej takich efekt roztartych malin w takiej wersji bardziej intensywnej i słodszej niż w Dark Side Tinga. Tinga zresztą jest dużo innych też motywów, taka wytrawność, ciemność, ponurość, wytrawny tytoń, wytrawne mate. Tutaj w ogóle są różne owoce, ale typowo malin nie ma, ale widocznie to połączenie, na przykład, nie wiem, porzeczka czerwona z jeżyną może dało taki właśnie efekt właśnie bardziej takich porozcieranych w ogrodzie malin. Tą malinę kiedyś chciałam poznać, ale niestety oferta mi umknęła. Tu było skazane takie czekoladki z malinowym wnętrzem. Podejrzewam, że to mogłoby być trochę zbyt jednak gourmand. Tu mamy malinę. W sumie nie wiem, czy tu mamy typowo jakąś czekoladowość. Ale taki ponoć efekt, chociaż widzę, że tutaj jest też kwiat maliny i właśnie taka, ja czułam liście maliny w ogóle, jeżeli chodzi o Tinga. Też właśnie taką właśnie, bardziej takie właśnie liście malin. Tutaj jest z kolei kwiat maliny, ale jest też dużo takich nut, które mogą po prostu jakby zaburzyć tą aurę, taką świeżo kwiatową, zieloną.
ogóle jeżeli chodzi o kwiaty, takich na przykład też drzewek, mamy tutaj kwiat gruszy, czy też nie, kwiat wiśni, kwiat śliwy, to są bardzo często, mam wrażenie, że źle ujęte motywy wiśni, rzadko kiedy one są naprawdę udane. Ja znalazłam kilka takich zapachów, gdzie faktycznie jest realność tych kwiatów, właśnie drzewek owocowych, a zresztą jest to taki w ogóle dla mnie fenomenalny, niezwykle urokliwy, ogrodowy aspekt, właśnie zapachy drzewek, kwitnących drzewek owocowych, ale różnie to z tą realizacją, w sensie zapach jabłoni, czy zapach wiśni, śliwy, przepiękne zapachy. Kwiat jabłoni odnalazłam, kwiat wiśni odnalazłam, chociaż większość była nieudana. Chyba nie wiem, jak pachnie kwiat gruszy stricte. Chociaż powiem szczerze, że w większości te właśnie różne kwitnące drzewka owocowe, na przykład jak się różne jakieś, nie wiem, dzikie śliwy i tak dalej, to one tak po prostu pięknie też potrafią bardzo szybko kwitnąć i mocną taką aurę kwiatowo-owocową, wiosenną tworzyć.